Jestem w Bytomiu na Alei Legionów, jadę w kierunku ulicy Piekarskiej i obecnie ulica Piekarska nawet fragmentami nie jest przejezdna, bo ona fragmentami była tam przejezdna, dało się dojechać do ulicy bodaj Powstańców, jeżeli się nie mylę. Obecnie tutaj mamy mocno zmienioną organizację ruchu. Jadąc od strony Alei Legionów, w Piekarską już tutaj nie pojedziemy. Możemy jechać tylko i wyłącznie prosto chyba w Żeromskiego tu jest. A więc nie mamy tutaj w zasadzie tutaj już tego stopa, który był jeszcze niedawno. Tak jest, w ulicę Żeromskiego. No i będziemy teraz jechać objazdem do jej końca w okolice cmentarza. Tak jak mówiłem, nie pamiętam, jaka tam jest nazwa ulicy. Tak jest, do ulicy Powstańców Śląskich, czyli dobrze mówiłem na początku, mówiłem samych Powstańców, ale okej. Jadę w lewo w ulicę Chrobrego. Oczywiście sprzeciwka ustępuje, prawa, lewa podporządkowana. Co prawda mam tutaj podany objazd w prawo, natomiast ja tutaj troszeczkę to wszystko oszukam i skręcę w lewo tutaj w ulicę Prusa. Nie pojadę zgodnie z tym, co pokazywał nam objazd, bo pojechałem z tego względu, że tutaj kiedyś, jak skręciłbym w lewo, to do ulicy Piekarskiej spokojnie bym dojechał. Tutaj zwróćcie uwagę, mamy dwie tablice. Brak możliwości dojazdu do ulicy Piekarskiej i objazd do ulicy Powstańców Śląskich. Mamy znak, że droga jest bez przejazdu. I po kilkudziesięciu metrach, zwróćmy znowu uwagę, mamy zakaz ruchu. I tylko do tego zakazu możemy sobie dojechać, więc tutaj no niestety trzeba zawracać, trzeba się kręcić. Tam na bramie stoi samochód, więc do samej bramy na bank nie wjadę. Dlatego pojechałem właśnie, aby to podjechać pod tą odcinek wyłączony ulicy Piekarskiej. Niegdyś tutaj właśnie dało się do Prusa dojechać od Legionów, tędy. Dobra, tak więc skręcam z Prusa w lewo. Jeden pojazd sprzeciwka. Ulica jednokierunkowa. Ulica Chełmońskiego. I objazd mamy wskazany. Prosto. Oczywiście zatrzymujemy się tutaj na stopie. Ustępujemy jadącym ulicą od Orląt Lwowskich z prawej, z lewej strony. Tutaj również nie ma możliwości dojazdu do ulicy Piekarskiej. Jest dokładnie taka sama sytuacja jak na ulicy Prusa.
kolejne skrzyżowanie, znowu stop. Znowu prawej, lewej musimy ustąpić. W lewo, po lewej mamy ulicę Piekarską. Również tutaj nie ma do niej dojazdu. Wolna droga. Możemy jechać dalej. I mamy w końcu koniec objazdu, a więc dojechałem do właśnie ulicy Powstańców Śląskich. Ja tutaj skręcę jeszcze w lewo. Bo tutaj na samej Powstańców również są pewne zmiany związane z remontem Piekarskiej. Przede wszystkim mamy oznakowanie, że jest zwężenie z prawej strony, roboty drogowe i co najważniejsze, nakaz jazdy na wprost przez to skrzyżowanie. Nie możemy ani skręcić w prawo, ani skręcić w lewo. Co więcej, zmieniona jest lokalizacja przejścia dla pieszych, które jest przesunięte jakieś 1,5 metra dalej, bliżej kolejnego skrzyżowania z ulicą, chyba to jest Woźniaka.